Do posiadłości Zamojskich w Kozłówce prowadzi wspaniała neobarokowa brama z początków XX wieku z herbem jelita i napisem "To mniej boli". Jest to dewiza rodowa Zamojskich. Pałac w Kozłówce wzniesiono około 1742 roku dla rodziny Bielińskich według projektu Józefa II Fontany, włoskiego architekta. Od 1799 roku stał się własnością rodziny Zamojskich. Pałac przebudował w latach 1897-1914 Konstanty Zamojski. Architekt zrealizował barokowy schemat entre cour et jardin, czyli między dziedzińcem a ogrodem. Pałac przebudowano w stylu klasycystycznym. Główną fasadą jest fasada zachodnia. Korpus pałacu poprzedzony jest wspaniałym portykiem, którego dolna część wspiera się na trzech arkadach, a górna na czterech kolumnach. W tym panonie portyku umieszczono herb Zamojskich – jelita. Po bokach głównego korpusu znajdują się wieże przykryte hełmami. Na zaślepionych oknach oficyn umieszczono portrety rodziny Zamojskich. Prawa oficyna oczekuje remontu. W pałacowych wnętrzach zachował się autentyczny wystrój w stylu II Cesarstwa z przełomu XIX i XX wieku, gdyż pałac nie ucierpiał ani podczas wojny, ani po wyzwoleniu. Podobno oficer radziecki, zachwycony wnętrzem, po wyważeniu drzwi kazał zabić okna i wejście deskami, aby uchronić wyposażenie pałacu przed grabieżą i dewastacją. Znajdujemy się w nieco mrocznej sieni pałacowej, w której umieszczono drzewo genealogiczne rodu Zamojskich. Znajdują się tu dębowe meble w stylu barokowych mebli gdańskich i neorenesansowe ławy. Z prawej strony wisi kopia obrazu Polowanie na dzika według flamandzkiego malarza Fransa Snydersa. W pałacu udostępniono ponad 600 obrazów i kopii najwybitniejszych malarzy europejskich. Tę kolekcję, liczącą około 1000 obrazów, zgromadził Konstanty Zamojski, pierwszy ordynat na Kozłówce. Na pierwsze reprezentacyjne piętro pałacu prowadzi wspaniała klatka schodowa. Zdobi ją bogata sztukateria, a ściany wyłożone są marmurem. Neorokokową balustradę wykonano w warszawskim zakładzie Władysława Gostyńskiego. Prawie całą powierzchnię ściany wypełniają obrazy w złoconych ramach. Głównie są to portrety rodzinne malowane w latach 90. XIX wieku przez Józefa Buchbindera oraz portrety królewskie. Z klatki schodowej wchodzi się do gabinetu hrabiego Konstantego Zamojskiego, zwanego również pokojem Bielińskich, od wiszących tu portretów tej rodziny. Na wprost wejścia nad XIX-wiecznym francuskim biurkiem hrabiego, zamykanym cylindrycznie, wisi najstarszy obraz w zbiorach, pejzaż z ruinami pędzla Oswalda Harmsa z 1672 roku. U góry pod sufitem znajdują się portrety wazów Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza oraz dwa portrety Marii Ludwiki Gonzagi. Przy ścianie stoi fortepian pionowy zwany żyrafą. W sypialni hrabiego Konstantego Zamojskiego po lewej stronie stoi biurko i szafka na cygara, a przed łóżkiem angielski potrójny stolik, tak zwany niemy kelner, ze srebrami angielskimi i rosyjskimi. Między oknami znajduje się intarsjowana sekretera z połowy XVIII wieku.
Na ścianach wiszą portrety rodziny hrabiego. Obok pieca kaflowego kominek z czarnego marmuru. Za parawanem jest kącik toaletowy, umywalnia, a na niej zastawa łazienkowa z porcelany czeskiej, malowana na wzór porcelany japońskiej. Idąc z sypialni hrabiego przez korytarzyk do łazienki, mijamy po pierwszej portret Anny Mycielskiej z Zamojskich. W narożniku łazienki znajduje się toaleta z angielską muszlą klozetową zdobioną motywem chryzantemy, a na umywalni stoi francuski komplet toaletowy z końca XIX wieku. Łazienkę urządzono po zainstalowaniu wodociągu i kanalizacji na przełomie XIX i XX wieku. W witrynie salonu małego umieszczono srebra z różnych wytwórni europejskich i kryształową zastawę z francuskiej huty Baccarat z końca XIX wieku. Zachowało się 6 karafek i 55 kieliszków. Pod oknem stoi piano melodikon z końca XIX wieku służący do mechanicznego odtwarzania muzyki. Obrazy zdobiące ściany to przeważnie kopie arcydzieł malarstwa europejskiego. Do 1930 roku to pomieszczenie pełniło funkcję sypialni kolejnych pań na Kozłówce. Następnie ten pokój zamieszkali Jadwiga i Aleksander Zamojski. Kominek w tym pomieszczeniu jest najpiękniejszy w całym pałacu. Zdobi go zegar francuski Ardawaniego z Paryża z miniaturą Zofii Zamojskiej. Nad kominkiem umieszczono ogromne lustro. Meble pochodzą z XIX wieku. We wnętrze nad łóżkiem wisi wielka święta rodzina według Rafaela, a na bocznych ścianach portrety rodziców Konstantego, Anny Sapieżyny i Franciszka Mycielskiego. Po środku sypialni stoi francuski stół wykładany porcelanowymi płytkami, a przy nim delikatne neorokokowe krzesełka. Z okien sypialni rozciąga się wspaniały widok na ogród francuski znajdujący się za pałacem. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w pałacu jest salon czerwony. Jest on jednocześnie największym, mającym 114 metrów kwadratowych powierzchni i 9 metrów wysokości, pokojem pałacowym. W rogu salonu stoi duży piec z biało-niebieskich kafli, jeden z trzech, które były wykonane na specjalne zamówienie. Okna i drzwi ozdabiają haftowane lambrekiny i kotary z czerwonego aksamitu. Niegdyś znajdowały się tu trzy portfenetry, które prowadziły na nieistniejący dziś taras i schody do ogrodu. Na francuskich intarsjowanych szafkach w stylu Ludwika XV stoją kopie antycznych rzeźb Zapaśnicy i Umierający Gal. Przy fortepianie stoi amerykańska pianola z przełomu XIX i XX wieku. Jest to przystawka, która odtwarza na fortepianie lub pianinie muzykę zakodowaną na perforowanej taśmie papierowej. Na szafce umieszczono porcelanowe figurki Chińczyków z kiwającymi się głowami. Półkoliste kanapy wykonała firma Morgenthalera z Warszawy. Pożegnanie Chodkiewicza z żoną przed wyprawą chocimską namalował w 1808 roku Józef Oleszkiewicz. Salon biały zwany jest również salonem gobelinowym od mebli obitych tą tkaniną, które tu niegdyś się znajdowały. Wyposażenie salonu stanowią meble francuskie z drugiej połowy XIX wieku w stylu Ludwika XV. Witryny zdobione brązami pochodzą z warsztatu Garniera. W nich porcelana różnych wytwórni z XVIII, XIX i XX wieku. Sufit, podobnie jak w innych pomieszczeniach, zdobi stiukowa sztukateria. Gabinet hrabiego Adama Zamojskiego jest pierwszym z pomieszczeń apartamentu południowego. Wśród mebli wyróżnia się szafka francuska z XIX wieku w stylu Ludwika XV i praska z kolbuszowej, czyli sekretera z nadstawą.
Uwagę zwiedzających przyciąga biało-złoty piec z herbem Jelita. Kominek to powtórzenie kominka z Pałacu Wersalskiego z 1781 roku. Na kominku stoi paryski zegar i para francuskich empirowych kandelabrów. Na szafce przy drzwiach umieszczono popiersie słynnej XIX-wiecznej francuskiej aktorki Rachel. To portret Zofii Zamoyskiej. W dawnym reprezentacyjnym apartamencie gościnnym urządzono sypialnię dla hrabiego Adama Zamoyskiego. W alkowie wiszą portrety rodziców Adama, Stanisława i Róży z Potockich. W sypialni hrabiego Adama stoi kopia zegara firmy Baltazar, wykonanego dla Ludwika XVI do jego sypialni w Wersalu. Obok drzwi wisi jeszcze jeden portret pięknej Zofii Zamoyskiej. Pokój egzotyczny to niewielkie pomieszczenie urządzone w stylu orientalnym. Zgromadzono w nim XIX-wieczne sprzęty pochodzące z Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz wyroby europejskie inspirowane sztuką orientalną. Należy do nich wazon japoński w typie Imari, chińskie porcelanowe kandelabry czy waza. Znajdujemy się w pokoju kredensowym. W Kozłówce, podobnie jak w innych rezydencjach, kuchnia znajdowała się poza budynkiem, w oficynie. Stamtąd przenoszono potrawy do kredensu. W Pałacu Zamoyskich znajdowały się dwa kredensy, dolny i górny. W dolnym podgrzewano potrawy, które były przewożone do górnego kredensu windą, gdzie układano je na półmiski, dekorowano i wnoszono do jadalni. Była tu prasa do wygładzania obrusów, różnego rodzaju naczynia, sztućce, zastawy. Potrawy już na półmiskach wnoszono do jadalni. Jadalnia urządzona jest w stylu barokowym, zgodnie z obowiązującym w XIX wieku kanonem, czyli ciężkim i ciemnym. Szafy gdańskie pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Wypełniają je porcelanowe i srebrne naczynia stołowe. Z nieco późniejszego okresu pochodzą krzesła. Stół, bufet oraz rama lustra pochodzą z Wenecji. Dekorację kominka stanowi XIX-wieczny zegar. Na stole znajduje się fluorescencyjny serwis, co widać dobrze po zgaszeniu światła. Biblioteka urządzona jest w stylu angielskim z dębowymi oszklonymi szafami, opatrzonymi herbem Jelita Zamoyskich i Pilawa Potockich. Nad stołem do karambola warszawskiej firmy Trofsztela wisi potrójna lampa naftowa z początków XX wieku. Przy oknie znajduje się stojak do kijów bilardowych karambola. Przy stoiku z fotelami można było poczytać książkę lub czasopismo. Przy szafie bibliotecznej stoi ciekawe rozkładane krzesło stanowiące jednocześnie drabinkę. Schodzimy na parter, aby zajrzeć jeszcze do pokoju myśliwskiego. Znajduje się tu szafa ze strzelbami myśliwskimi oraz akcesoriami i sprzętem używanym do polowań. Pomieszczenie oświetla lampa z poroży jelenich. Poroża upolowanych zwierząt wiszą również na ścianach. Jest również czaszka krokodyla i oryginalny fotel z bawolich rogów. Było to ostatnie pomieszczenie udostępnione do zwiedzania.